Cześć, witajcie z tej strony Piorun. Dzisiaj z cyklu Piękne Słońce. Teraz zaszło za chmurę, ale zaraz się wyłoni. No i co się dzieje? No i z cyklu Wszystko można zrobić. Podłączyłem sobie dzisiaj wkrętak akumulatorowy mój, który się obecnie ładuje. I jakie mamy wartości? Nie jest źle. I mi się wkrętak ładuje. Bo tak się stało dzisiaj akurat teraz, że nie ma w sieci prądu. Prąd wyłączyli i teraz się cieszę, że mam swoją instalację fotowoltaiki małej. Jak widać, wszystko działa jak trzeba. No i tak to ogólnie działa. Coś wam pokażę. Sorry bardzo za jakość. Wiem, że nie będzie widać, bo nie ma prądu. Podejdziemy do światła. To wam pokażę. Zobaczcie, ja już zacząłem pracować nad kolejnym już regulatorem. Ten jest właśnie ten stary. I tu już wyprowadziłem dwa gniazda przyłączeniowe. I to będzie na dniach robione dalej, jeżeli funduszy wystarczy. No to więc to na tyle. Idziemy to schować. Niech to sobie stoi. Bo wiecie, ale ja lubię majsterkować strasznie. O. Więc jeszcze sobie wykonamy test kontrolny. Jak się taki test robi? Mamy takie śmieszne, fikuśne urządzenie. Fikuśne urządzenie się nazywa tak. I tu mamy po prostu test kontrolny i test indukcyjny. No to bierzemy. Schodzimy na różnicówkę. Tak jak powinno być. Gniazdo to tam już nie podejdę, ale ostatnie wyjście na bezpieczniku to jest tu. 236, trzyma jak w mordę strzelił. Dobra, czyli jest wszystko w normie. Mogę odłożyć. To tak jak widzicie, moja instalacja działa tak jak powinna. Nie mam się o co martwić, wszystko jest pod kontrolą. Wkrętak się ładuje. Ładowarka jest wpięta. Jest to wkrętak z Biedronki, zakupiony w 2015 roku. Jak widać, cały czas działa mimo tylu lat upływu. Mogę wam powiedzieć, że akumulator w tym wkrętaku nie był w ogóle wymieniany jeszcze. Po prostu jest rzadko używany i dopiero ładowany jak się rozładuje, więc dlatego jego żywotność jest bardzo długa. Jakie mamy wartości?
piękne po prostu dzisiaj. Załatwcie sobie. Piękne wartości dzisiaj. O, UPS się odezwał w domu, że prąd chyba wrócił. Temperatura na układzie chłodzenia 30 stopni, ludzie, 30 stopni. Ale wszystko działa. Niby akumulator gównowarty, ale widać, że trzyma i działa, więc powiem szczerze, nie jest taki gównowarty. No dobra, to by było na tyle.